Jestem Wesoły Romek, zbuduję z tobą domek. Odwiedź Składy Budowlane Wesołek. Wełna szklana Klimoul o grubości 15 cm za 17,95 za metr kwadratowy. Materiały budowlane Wesołek. Wysoka jakość w rozsądnej cenie. Jest poniedziałek, 9 stycznia. Agnieszka Gierz, dobry wieczór. Zapraszam Państwa na magazyn miejski. Zobaczmy skrót najważniejszych informacji. Zapowiada się ekologiczna rewolucja. Tak mi się wydaje, że będziemy jednymi z Polsk, z pierwszych w Polsce, które będą te systemy nowoczesne stosować. 29-letni pedofil chciał wykorzystać seksualnie 11-latkę. Ich rozmowy miały jednoznacznie podtekst seksualny. Policjanci zostali powiadomieni o całej sytuacji przez rodziców dziewczynki. Cebularza na lodowisku. Jesteśmy drużyną stricte amatorską, gramy po pracy, po szkole. Stan powietrza w Kaliszu jest określany jako bardzo zły. Normy pyłów są przekroczone nawet o kilkaset procent. Czy Kaliszanie skorzystają zatem z oferty, którą przygotowuje dla nich miasto, a tym samym zadbają o czystsze powietrze? Kalisz otrzymał 14 milionów złotych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, dzięki którym zakupi nowoczesne autobusy, stworzy centrum przesiadkowe oraz parkingi dla samochodów i rowerów. Będzie też kampania informująca, w jaki sposób korzystanie przez mieszkańców z powstającej infrastruktury przyczyni się do dbania o środowisko. Projekt Kalisza był jednym z 21 złożonych przez Wielkopolskie Miasta. W pierwszym rozdaniu w październiku znalazł się tuż za podium. Pieniądze miasto otrzymało dzięki zwiększeniu puli na ten cel przez marszałka województwa wielkopolskiego. Ponad 14 milionów złotych będzie przeznaczonych na projekt rozwój niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej miasta Kalisza wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego zwiększającego jego energooszczędność. Działanie zgodnie z nową polityką unijną łączy wiele podmiotów wspólnie działających dla ochrony środowiska. Potrzeba jest wykazania się w projektach, które mają być dofinansowane, wielowątkowością, taką współpracą, różne zagadnienia mają być połączone. W przygotowanie projektu włączyło się kilka miejskich spółek i jednostek. Całość koordynowała Monika Otremska-Juszczak, naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju, która wyjaśnia, że obok typowych inwestycji zaplanowanych na ten rok w ramach przedsięwzięcia, Kaliszanie będą również edukowani. To jest kampania, która ma przede wszystkim uświadomić mieszkańcom, czym jest niska emisja, jak można ją ograniczać poprzez zachowania transportowe. Ma ona przede wszystkim na celu przybliżyć tematykę tej niskiej emisji, a także zachęcić i spowodować też ten nawyk u mieszkańców, żeby korzystać z publicznych środków transportu, żeby jak najmniej korzystać z tych właśnie prywatnych środków lokomocji, żeby nie zanieczyszczać po prostu miasta, a używać autobusów, jeździć na rowerach, czy właśnie taki transport, który powoduje, poprawia tą niską emisyjność. Dlatego w mieście pojawi się centrum przesiadkowe, zostanie wybudowane przy ulicy Majkowskiej, w miejscu, gdzie przez lata swoją bazę miały kaliskie linie autobusowe. Znajdą się stanowiska parkingowe dla autobusów w ilości 13, a także powstaną stanowiska parkingowe dla samochodów osobowych w ilości 40 sztuk. Sam węzeł będzie również wyposażony w wiatę przystankową, sześciomodułową dla osób oczekujących, a także w toaletę publiczną przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. Będzie też 50-stanowiskowy parking dla jednośladów. To dla tych, którzy będą do centrum miasta dojeżdżać rowerami. Planowana jest budowa ścieżki rowerowej o długości 560 metrów, szerokości 2 metrów, nawierzchnia bitumiczna, która połączy istniejący już w ulicy Piłsudskiego ciąg rowerowy z samym obszarem
obszarem węzła. Kaliszanie nie tylko mają przesiąść się na rowery, ale też zostawić swoje samochody m.in. na powstającym parkingu, tak by nie wjeżdżać nimi do ścisłego centrum, ale przede wszystkim mają z nich zrezygnować na rzecz komunikacji publicznej. Dlatego aż 11 milionów z całej puli, którą otrzymało miasto, zostanie przeznaczone na zakup nowych autobusów. W tym 5 autobusów o napędzie hybrydowym, czyli czymś, czego w Kaliszu jeszcze nie było, a i tak mi się wydaje, że będziemy jednymi z pierwszych w Polsce, które będą te systemy nowoczesne stosować, oraz 4 autobusów o tradycyjnym napędzie diesla, przy czym jest to... Ale właśnie jest to napęd Euro 6. A żeby łatwiej i bezpieczniej poruszało się po mieście piechotą i jednośladami w mieście, pojawią się nowe ekologiczne lampy. Wymiana obejmie osiedla Dobrzec, Chmielnik i Majków. Łącznie wymiana i montaż 994 opraw i około 174 sztuk, jeśli chodzi o konstrukcje wsporcze, czyli słupy. Roczna oszczędność w zużyciu energii to jest około 150 tysięcy. Oprócz tego przy ulicy Majkowskiej, Górnośląskiej, przy Galerii Amber i na Rogatce od strony Harcerskiej pojawią się na przystankach tablice z informacjami m.in. o tym, za ile minut przyjedzie autobus i biletomaty. Zostaną zmienione trasy poszczególnych linii, tak by jak najwięcej autobusów zahaczało o węzeł przy ulicy Majkowskiej. Większość zadań zostanie zrobiona w najbliższych 12 miesiącach. Jedynie na autobusy hybrydowe miasto może poczekać trochę dłużej. Czujność rodziców pomogła zatrzymać policjantom 29-letniego pedofila. Mężczyzna, podając się za kogoś innego, pisał erotyczne wiadomości do 11-letniej dziewczynki i składał jej seksualne propozycje. Lada dzień miało dojść do spotkania. Na szczęście o całej sytuacji dowiedzieli się rodzice dziewczynki i postanowili natychmiast działać. Kryminalni w komputerze 29-latka znaleźli materiały pornograficzne. 29-letni mieszkaniec Kalisza za pośrednictwem jednego z portali społecznościowych nawiązał kontakt z 11-letnią dziewczynką. W trakcie korespondencji z nią zaproponował spotkanie. Ich rozmowy miały jednoznacznie podtekst seksualny. Policjanci zostali powiadomieni o całej sytuacji przez rodziców dziewczynki, którzy zorientowali się, że mają do czynienia z pedofilem. Mężczyzna ten został zatrzymany 3 stycznia. W trakcie przeszukania pomieszczeń mieszkalnych tego mężczyzny zabezpieczono również komputer. Na tym komputerze znajdowały się pliki, które zawierały treści pornograficzne z udziałem małoletnich. Podejrzany usłyszał 2 zarzuty: nawiązywania za pośrednictwem internetu kontaktu z małoletnią i składania propozycji o charakterze seksualnym oraz posiadania plików zawierających treści pornograficzne z udziałem małoletnich. Policja apeluje, by rodzice interesowali się tym, z kim ich dziecko kontaktuje się poprzez internet. Sprawdzajmy to, rozmawiajmy z naszymi dziećmi, unikniemy w ten sposób tragedii. Na wniosek policji prokurator zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego. Dodatkowo mężczyzna musi przestrzegać prokuratorskiego zakazu zbliżania się do osób poniżej 15 roku życia oraz zakazu wykonywania pracy związanej z kontaktem z małoletnimi. W wieku 75 lat w nocy z 4 na 5 stycznia zmarł jeden z najlepszych i najbardziej lubianych kaliskich przewodników PTTK, nazywany Dziadkiem, Stefan Szymczak. Był m.in. kawalerem Orderu Uśmiechu. Od dawna chorował, ale do ostatnich niemal dni odwiedzał biuro PTTK. Pogrzeb odbył się dziś w katedrze kaliskiej. Władze powiatu kaliskiego podsumowały mijający rok i podzieliły się planami na 2017, a wszystko przy dźwiękach kolęd, życzeniach i w gronie przyjaciół, którzy od kilkunastu lat na początku stycznia przyjmują zaproszenie i zjawiają się w starostwie, by przywitać nowy rok. Spotkanie rozpoczął koncert kolęd. Po muzycznym prezencie miniony rok podsumował gospodarz Krzysztof Nosal. Starosta przypomniał, że 2016 rok to wiele wydarzeń związanych z duchową stroną życia. Jedną z nich była 1050. rocznica Chrztu Polski czy Światowe Dni Młodzieży, które także do powiatu kaliskiego przyciągnęły pielgrzymów z całego świata. Jednak powiat to przede wszystkim część samorządu i tutaj skupione są wszystkie działania. Udało nam się wiele zrobić. Zarówno dla pracowników, jak i dla petentów. Za chwilę
Dwa wydziały nasze przeniosą się do nowego budynku, tak zwanego skrzydła wschodniego. Najwięcej pracy zajmują remonty dróg. W ubiegłym roku razem z gminami Ceków, Kolonia i Lisków powiat przebudował 21-kilometrowy odcinek drogi, a inwestycja kosztowała ponad 4,5 miliona złotych. Jak zapewnił starosta, nadchodzące miesiące będą równie intensywne. Przypomniał, że już niebawem ruszy przetarg na remont dróg biegnących przez gminy Szczytniki i Opatówek. I ta inwestycja również będzie robiona w partnerstwie. Kaliszanka Marta Walczykiewicz zajęła 10. miejsce w 82. plebiscycie przeglądu sportowego na najlepszego sportowca Polski w roku 2016. Triumfowała Anita Włodarczyk, mistrzyni olimpijska i rekordzistka świata w rzucie młotem. W najpopularniejszym i zarazem najbardziej prestiżowym plebiscycie sportowym w Polsce kajakarka KTW Kalisz została nominowana już po raz piąty. Nigdy wcześniej jednak nie znalazła się w czołowej dziesiątce. Na to wyróżnienie za sprawą licznych głosów ze strony kibiców doczekała się w bieżącej edycji, której podsumowanie odbyło się w sobotę podczas corocznej gali mistrzów sportu. Ostatecznie sklasyfikowana została na 10. miejscu. W sporcie jedną z najważniejszych cech jest cierpliwość. Na medal olimpijski czekałam 20 lat, na tę statuetkę 6, mówiła Marta Walczykiewicz po odebraniu czempiona z rąk Moniki Pyrek, dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do jej sukcesów. Przypomnijmy, że w minionym roku kaliska kajakarka zdobyła srebro Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro. Na co dzień wykonują różne profesje, ale łączy ich jedno – zamiłowanie do hokeja na lodzie. Cebularze, bo tak nazwali swoją drużynę, od kilku lat propagują tę dyscyplinę na kaliskim lodowisku. I choć trenują amatorsko, to nie ograniczają się wyłącznie do zajęć, ale uczestniczą też w sparingach i turniejach. Jeden z nich zorganizują pod koniec lutego. Są na świecie kraje, gdzie hokej na lodzie traktowany jest jak sport narodowy. W Polsce należy raczej do dyscyplin mało popularnych, głównie z uwagi na brak obiektów umożliwiających regularne treningi. W Kaliszu nie ma takiej przeszkody, więc i pasjonatów hokeja nie brakuje. Miejscem ich spotkań jest lodowisko na Dobrzecu, które wprawdzie nie posiada pełnowymiarowej tafli, ale pozwala realizować hokejową pasję. Powiem szczerze, że ludzie jak słyszą, że gramy w hokeja, to się dziwią, że mamy lodowisko w ogóle w Kaliszu, więc ten, a już w hokeja to już w ogóle. Aczkolwiek zapraszamy, przychodzą ludzie popatrzeć, co jest wyjątkowego w hokeju. Śnieg, lód, można troszeczkę porywalizować, troszeczkę poprzepychać się, bo to jednak troszeczkę siły trzeba używać w tym sporcie. No i daje duże adrenaliny. W Kaliszu działają dwie grupy hokejowe. Pierwsza, która powstała, to Pantery, złożona w dużej mierze z nauczycieli wychowania fizycznego. Drugą grupę stanowią cebularze, którzy szlifują umiejętności już trzeci sezon, rozwijając się z roku na rok. Jesteśmy drużyną stricte amatorską, gramy po pracy, po szkole, mamy treningi raczej wieczorem, także jest to stricte jakby nasza pasja, coś co odrywa nas od jakichś stresów dnia codziennego, obowiązku, gdzie sobie trochę odpoczniemy, jednocześnie fizycznie naprawdę się zmęczymy, bo hokej to jest naprawdę, jeśli jak ktoś chce zrzucić parę kilogramów, to polecam. Nie ma lepszego sportu. Kaliszanie trenują późnymi wieczorami dwa razy w tygodniu. I choć czynią to amatorsko, to wyposażeni są w pełni profesjonalny ekwipunek hokeisty. Nie ograniczają się przy tym wyłącznie do zajęć. Oprócz treningów, które się odbywają regularnie, staramy się zapoznawać się z drużynami z okolic, z Konina. Mamy znajomych, którzy też do nas czasami przyjeżdżają na sparingi. Z Oleśnicy, gdzie jest, działa dosyć prężnie grupa Orły Oleśnica. Są też drużyny w Tuliszkowie, we Wrześni, Grabowie, także trochę ludzi raczej z pasją jest w tym sporcie w okolicy. A my chcemy rozpromować to i spowodować, żeby ludzie ruszyli zimą tyłki z domu. Drużynę cebularzy tworzy kilkunastu pasjonatów hokeja na lodzie. Są to przedstawiciele różnych pokoleń, bo nie brakuje wśród nich zarówno nastolatków, jak i osób w wieku lat 60. Jak sami przekonują, swoich sił w tym sporcie może spróbować każdy, komu nie jest obca jazda na łyżwach bez względu na wiek. Od kiedy razem się zaczęliśmy tak więcej spotykać, co chwilę zapraszamy, nasza grupa się powiększa, ktoś tam odszedł, ale dochodzą nowi chłopacy. Także ta grupa gdzieś się poszerza i zbieramy nowych chłopaków i starych. Zawsze mamy trochę
sprzętu, takiego naszego byłego sprzętu starszego, który pożyczamy osobom nowym, żeby zachęcić, żeby dać ten początek takim, zanim ktoś sobie kupi sprzęt. Hokej jest jednak dyscypliną taką, gdzie troszeczkę trzeba tego sprzętu na siebie włożyć, tak, żeby w pełni bezpiecznie grać. Zima jest idealną porą do uprawiania tego sportu, ale latem Kaliszanie też nie próżnują. W cieplejsze dni preferują jazdę na rolkach. Część z nas należy do Stowarzyszenia Rolki Kalisz, bardzo prężnie działające stowarzyszenie, które propaguje właśnie jazdę głównie na rolkach, ale też na łyżwach. My się też z hokejem podczepiamy troszeczkę. Organizujemy w ciągu roku kilka razy przejazdy nocne po ulicach miasta Kalisza z zabezpieczeniem policji. Bardzo fajne imprezy. Jak na żywo wygląda hokejowa rywalizacja, będzie się można przekonać 25 lutego. Tego dnia na kaliskim lodowisku odbędzie się amatorski turniej z udziałem kilku zespołów, który podobnie jak przed rokiem zorganizuje Stowarzyszenie Rolki Kalisz. Opowiadałam o swoich problemach rodzinnych, a mojej rozmowie przysłuchiwało się trzech obcych mężczyzn. Pisze do nas Natalia, która musiała odwiedzić kaliską policję. Kaliszanka zwraca uwagę na, jej zdaniem, brak prywatności w pierwszym kontakcie z policją. Osoba zgłaszająca ewentualne przestępstwo musi o nim opowiadać w obecności całkiem obcych ludzi, którzy w tym samym pomieszczeniu oczekują na przyjęcie przez funkcjonariusza. Więcej o braku prywatności w siedzibie kaliskiej policji przeczytacie na portalu faktykaliskie.pl. To już wszystko w magazynie miejskim. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Za chwilę prognoza pogody. Dobrego, spokojnego wieczoru życzę. Do zobaczenia. Dziś wieczorem zachmurzenie całkowite. Słupki rtęci wskażą minus 8 stopni. Ciśnienie wyniesie 1009 hektopaskali. W nocy temperatura spadnie do 10 stopni poniżej zera. Jutro rano będzie bezchmurnie. O godzinie 7 na termometrach minus 13 stopni. W dzień maksymalnie minus 10 stopni Celsjusza. Ciśnienie na poziomie 1004 hektopaskali.